Witam, z tej strony Kapitan Karnaś. Pamiętacie, jak zrobiłem ten film, gdzie mówiłem, że odchodzę z YouTube'a? Otóż zmieniłem zdanie. Uznałem, że jest... Ale to nie będzie wyglądało tak, że ja będę kręcić te wszystkie rzeczy, ale zostaję na YouTube'ie, ale będę robić tylko jedną serię. Ponieważ uznałem, że jest jedna seria, którą będę mógł w stanie pogodzić z moim blogiem i będzie to seria shitpostów. Patrzcie, jaki mamy The Ukraine. To było oferowane tylko w Korei. To jest prawdopodobnie w Polsce tylko jedyny taki samochód, który dotarł stąd z Korei na Ukrainę i tutaj z Ukrainy przyszedł. Dobra, ale tak, zostaję na YouTube i Proton jest. Tak, zostaję na YouTube i będę robić shitposty, ponieważ mam wenę jeszcze, mam na sumie wenę do tego. Oczywiście teraz tego nie robię, bo teraz nie mam ochoty, akurat teraz na nic nie mam ochoty. No ale tak, zostaję na YouTube i będę robić shitposty. Druga sprawa to jest taka, że to jest złomnik. Otóż nie będzie już filmów z złomnikiem, ponieważ pamiętacie, jak zrobiłem film, gdzie dziękowałem Motobiedzie. No, Motobiedzie zareagował na to. Motobiedzie się ten film nie spodobał, ponieważ tam wykorzystywałem fragmenty jego filmów i on ten film zgłosił, YouTube mi go usunął. Oczywiście ja w sumie rozumiem Motobiedzie, w sumie mógł tak zareagować, każdy mógł tak zareagować. Oczywiście lepiej by było, gdyby mnie o to poprosił, żebym na przykład ja mógł usunąć ten film, bo ja oczywiście bym to zrobił, jak on by to chciał. No ale oczywiście on mógł to zrobić. To w sumie były jego filmy i w sumie myślicie, co to ma ze słownikiem wspólnego. Otóż w filmach z słownikiem też wykorzystywałem fragmenty jego filmów i po prostu też nie wiem, jakby on na to zareagował. On jako Tymon, ponieważ Złomnik, jako już nie jako Zbigniew Płomnik, ale jako Tymon Grabowski jest osobą dosyć nieprzewidywalną i po prostu nie wiem, jakby, nie, i po prostu tego nie kręcę, ponieważ ja nie wiem, jakby on zareagował na to, że wykorzystuje fragmenty jego filmu. I dobra, to było na tyle, do widzenia. Na razie.